Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie przystąpili do Jezusa faryzeusze. Chcąc go wystawić na próbę, zadawali mu pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Odparli mu: to czemu Mojżesz polecił dać list rozwodowy? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba z wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo Pańskie. Ukochani w Chrystusie, w cyklu naszych rozważań doszliśmy dzisiaj do sakramentu małżeństwa. Pamiętajmy, to sakrament, to niepojęta świętość, którą sam Pan Bóg zaplanował. Dlatego Słowo Bożeśmy dzisiaj słyszeli o tym wielkim sakramencie, o tej wielkiej tajemnicy, przepięknej miłości dwojga ludzi. Kiedy rozkwita ten kwiat miłość, owocem jej jest poszerzone małżeństwo o rodzinę. To Pan Bóg małżeństwo i rodzinę stworzył na swój Boży obraz. Bo Pan Bóg też jest rodziną. Ojciec, Syn i Duch Święty. I ten obraz odbija w jakiś maleńki sposób, ale autentyczny, tamtą tajemnicę niepojętą dla nas tu na ziemi, życia Bożego w rodzinie Bożej, w Trójcy Świętej. To dopiero w świetle tej prawdy możemy coś zacząć rozważać, czym jest małżeństwo. Dlatego nie dziwmy się, że w dzisiejszej Ewangelii tak bardzo mocno Pan Jezus wyjaśnił tę prawdę. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. I dopiero w połączeniu oni tworzą pełność człowieczeństwa. Nie tylko w swoim ciele, które jedno dopełnia drugie, ale przede wszystkim w swojej osobowości, w swojej mentalności, w swojej psychice. To dlatego ta jedność jest taka piękna i taka mocna. I kiedy do małżeństwa idą dojrzali ludzie przez piękne wychowanie i samowychowanie, ono im daje taką nieporównaną satysfakcję i radość i pełną miłość, jaka może być tu na świecie. I dlatego
Jak Pan Jezus mówi, od początku tak było, kiedy stworzył człowieka Pan Bóg. A że biedny, skaleczony człowiek grzechem pierworodnym robi różne błędy, to i ta nienaruszalna świętość Boża jest niestety szargana. Ale to jest wielka tragedia. Przed Bogiem, gdzie się rozrywa taką świętość, i przed człowiekiem, który zawsze, jeśli małżeństwo się rozchodzi, przegrywa. Jedna strona i druga. Zawsze. Rana zostanie potem do śmierci. Wiemy, jak Pan Bóg będzie się o to upominał. To może, żeby coś na ten temat powiedzieć więcej, zacytuję katechizm, który powinien być w każdym domu katolickim, jak Pismo Święte też. Jest przepiękny 8 artykuł w sakramentach o sakramencie małżeństwa. Każde małżeństwo to powinno przestudiować i każda para ten artykuł z tego katechizmu przed ślubem przeczytać i przedyskutować. Ja tylko kilka króciutkich cytatów. Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę życia, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Twórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie. Sam bowiem Bóg jest Twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Źródłem łaski sakramentu małżeństwa jest Chrystus. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i odkupiec, oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw małżeńskim i chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa. Pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadku, przebaczania wzajemnego sobie, wzajemnego znoszenia swoich ciężarów. Pomaga im, by byli sobie wzajemnie poddani i oddani w bojaźni Chrystusowej i miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną, płodną. W radościach ich miłości życia rodzinnego daje im przedsmak godów baranka w niebie. Miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby. Impulsy ciała, instynktu, siła uczuć, przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza. Pamiętajmy, tylko w prawdziwie kochających małżeństwach, a przez to udanych rodzinach, wyrastają przepiękne osobowości człowieka. Dziecko wychowywane poza rodziną, poza tatą i mamą, przez całe życie będzie miało jakąś rysę na psychice. I to jest niezbywalne.
Ja jako egzorcysta, kiedy spotykam się z wielu pokaleczonymi ludźmi, tak to często doświadczam. To patrzmy, nasi wielcy ludzie. Nie będę się rozgadywał nad wielu, bo sami sobie możemy dopowiedzieć. Prymas tysiąclecia. Jak on pięknie pisze o swojej rodzinie, której odeszła matka w jego wieku 6 lat. Albo Jan Paweł Błogosławiony II. Przepiękna rodzina, napojony jej atmosferą, wyrastał potem na takiego wielkiego człowieka, tak twardego, tak wiernego swojej drodze, świętego. To weźmy choćby z naszych wielkich działaczy polityczno-społecznych, choćby Piłsudskiego. Jak on doceniał swoją rodzinę, małżeństwo swoich rodziców, że w testamencie powiedział: moje serce, jak umrę, proszę położyć w grobie mojej mamy. I tak zrobiono. Bo pamiętajmy, dzisiaj na rodzinę jest przeogromny atak, który wiemy, zorganizował szatan, posługując się wieloma ludźmi, wieloma pieniędzmi i mass mediami. To tak dzisiaj ogromnie opluwa się małżeństwo, rodzinę. Wmawia się głupią jakąś teorię, bo głupszej nie można wymyśleć. Że kobieta nie jest kobietą i mężczyzna nie jest mężczyzną. Coś trzecie jest, ani to, ani to. A przed chwilośmy słyszeli samego Boga. Pan Bóg ich stworzył jako mężczyznę i kobietę. Współczuję tym, którzy głoszą te teorie na Sądzie Bożym kiedyś. Ale patrzmy, jak już strasznie poniżył człowieka szatan, że ten człowiek potrafi takie głupie teorie głosić, poparte poprawnością polityczną, wielkimi prawami w cudzysłowie, które się w narodach ustanawia, między innymi w tej chwili taki jest projekt w Polsce, w Sejmie. Biedni będą ci ludzie. Przecież małżeństwo tworzy tą atmosferę, że człowiek dopełnia pełną dojrzałość swojego człowieczeństwa. Wtedy dopiero on czuje smak swojego życia i swoje miejsce na świecie. W Gościu Niedzielnym, z tamtej niedzieli, na pewno wielu tu z nas czytało, artykuł o rodzinie Joli i Roberta Drozdów. 21 grudnia, parę miesięcy temu, Robert ze starszym synem, 10 lat, pojechał na plac kupić choinkę i tam zasłabł. Chłopiec zadzwonił komórką po karetkę, a potem do mamy: mamo, tata, bardzo się źle czuję. Mówi: sprzątałam przed świętami, rzuciłam wszystko. Ktoś tam ją dowiózł. Mąż mówi: już nic nie mógł mówić, tylko wziął mnie lekko, ścisnął za ramię. To było nasze ostatnie pożegnanie. Stracił przytomność. Oczywiście wielkie modlitwy przez komórki telefoniczne czy w inny sposób. O 1 w nocy świętego Szczepana mąż, jak mówi Jola, umarł. W Boże Narodzenie,
Klęczałam przy łóżku męża, trzymając go za rękę. Odmawiałam koronkę, różaniec. Potem podziękowałam mu, choć on nie wiem, czy to słyszał. Za to, co wspólnie przeżyliśmy 12 lat. Dziękuję mu za jego miłość, za to, że mnie poślubił. A ja miałam to szczęście być twoją żoną, mówi. Za 12 lat naszego małżeństwa. Za wszystkie radosne wydarzenia w naszym życiu. Za czułość, troskę, za nasze dzieci. Za wspólne starania, by kochać siebie i dzieci coraz pełniej. Dziękuję ci też za wszystkie trudy, które razem przetrwaliśmy. Za wszystkie pokonane kryzysy. Kocham cię, nie wiem co dalej. Niech się Boża wola spełni. Świętego Szczepana o pierwszej w nocy Robert zmarł. Oczywiście opisuje rozpacz dzieci jej, ale wiem, mówi, że Jezus wtedy płakał razem z nami. Krótko po wiadomości o jego śmierci znajomy ksiądz mnie zawiadomił. Pewna osoba z domowego kościoła powiedziała, jak w nocy nie mogła spać i modliła się za rodzinę Joli i Roberta. Około godziny pierwszej w nocy ujrzała salę szpitalną, do której wstępowały zastępy aniołów. Stanęły przy łóżku Roberta. Robert wstał, był ubrany w białe szaty i wśród aniołów zaczął iść drogą do nieba. Szedł w wielkiej radości. Jego twarz była przemieniona. Przy końcu tej drogi stali Pan Jezus i Matka Boża. Po tym widzeniu ta osoba mówi, nie mogłam już się modlić, bo wiedziałam, że on odszedł. Ale chcę zwrócić uwagę na tę refleksję w rozpaczy wielkiej żonie przy umierającym mężu. Dziękuję ci, bośmy byli tak szczęśliwi. W kryzysach też. Bo moi kochani, te kryzysy muszą być. Bo małżeństwo jest powołaniem, jest zadaniem, a każde zadanie musi być trudne. To jeszcze parę dziesiątków lat wstecz ludzie przetrzymywali kryzysy i byli z sobą szczęśliwi i było im dobrze. Bo przecież pamiętajmy, ten związek dwojga ludzi ustanowiony przez Boga. Kiedy Pan Jezus zakładał święty Kościół, rodzinę Bożą, to ten związek podniósł do godności sakramentu. To jest sakrament, jeden z siedmiu, na czele których jest Eucharystia. I dlatego tej świętości nikt nie może szargać. Na pewno niektórzy czytali takie zwierzenie znanego aktora Radka Pazury. Uległ wypadkowi i płuca jego się podziały. Jak mogli, lekarze podtrzymywali tlenem, żyli z żoną bez ślubu. I mówi, tak nam było dobrze. W tym czasie ona modliła się i w pewnym momencie powiedziała, Boże, jeśli już taka twoja wola, że go zabierzesz, wtedy sobie o Panu Bogu przypomniała.
to daj mi siłę, żebym ja to mogła przeżyć. I mówi, kiedy ja wolą zgodziłam się na wolę Bożą, nagle jemu się skądś odrodziły płuca. Lekarze o nie mieli. Oczywiście, kiedy wyszedł ze szpitala, szybko ślub i mówi pazura, dopiero po ślubie przyszła autentyczna między nami miłość i jedność. Tamto, w cudzysłowie, małżeństwo, to nie było to. Myśmy żyli z sobą, ale myśmy nie tworzyli jedności. Teraz, mówię, rozumie, przyszła łaska i dopiero przeogromnie uszlachetniła to wszystko. Po to sakrament. A młodzi dzisiaj na próbę i mówią, a po co im ślub? Jak biedni, jak będą niepełni nigdy w swoim małżeństwie do końca życia. Takie są błędy. Byłem w pewnej parafii, a miałem ich kilka jako wikariusz i proboszcz. Jedna rodzina bardzo dużo mi pomagała, tacy ogromnie życzliwi ludzie. Ta przyjaźń przetrwała do dzisiaj. Po latach kilkudziesięciu, wtedy ta pani była młodą małżonką, wychowali synów. Jeden skończył karierę, bo już jest na emeryturze, w randze pułkownika w wojsku, drugi skończył weterynarię i w tej dziedzinie pracował. Kiedyś tu przyjechała do mnie i w pewnym momencie mówi tak. Miałam 18 lat, kiedy zaczął do mnie chodzić mąż przyszły. To były lata 60. Była wtedy inna mentalność tamtego pokolenia ludzi. Ojciec, którego bardzo szanowała, mówi tak. Wyjdź za niego. Patrz, my mamy sporo ziemi. On jest z bogatej rodziny, ich dwóch tylko, z bratem. Będziesz gospodynią na całą okolicę. Mówi, wyszłam za mąż. Mąż jako narzeczony przychodził, posiedział i poszedł. Po ślubie został. Pewnej nocy ja się budzę i uświadamiam sobie, że ja tego człowieka absolutnie nie kocham. Jest mi obojętny. Wysunęłam się tak, żeby go nie obudzić. Uklękłam przy łóżku, podniosłam ręce i wołałam, Duchu Święty, daj mi siłę, żebym ja w tym małżeństwie wytrwała, bo złożyła przysięgę. I mówi, wytrwałam. Mam już wnuki. Wtedy jeszcze jej mąż żył, teraz już umarł. Mówi, nigdy się mąż nie dowiedział, że go nie kocham takim uczuciem, jakbym chciała. Ale przepięknie poprowadziła swoje małżeństwo i rodzinę. Jedna z niej wnuczek jest w tej chwili lekarzem, pracuje już wiele lat w Londynie. Bo pamiętajmy, każda i każdy z nas, my mamy swoje powołanie. Powołuje Pan Bóg do zakonu. Człowiek przysięga Panu Bogu na regułę. Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i to spełnia. Albo nie spełnia i wtedy przegrane. I idzie człowiek do kapłaństwa, też sakrament, i przysięga celibat i codziennie się modli o to, żebym ja to zachował, bom złożył przysięgę. I Pan Bóg mnie z tego będzie rozliczał. I idzie człowiek do ślubu, bierze ją czy jego za rękę i składa przysięgę o wierności i o miłości do końca. To jest powołanie, a więc krzyż. Wiele lat temu kiedyś takie zwierzenie też podobne słyszałem. Skończyła studia, lata gdzieś 60., któreś jeszcze przed 70. On po linii
partyjnej, dyrektor fabryki. Mówi, zakochałam się autentycznie, poświęciłam się domowi. Prowadzę dom, zostawiłam swoje marzenia o pracy jako człowiek po studiach na boku. Mówi, minęło ze 2 lata po naszym małżeństwie, po naszym ślubie i mój instynkt kobiety mówi mi, że coś w tym naszym małżeństwie nie tak. I tak myślę, i tak szukam, i tak się zastanawiam. Piękne mieszkanie, grosza na nic nie brak, a mimo to jakiś niepokój. I pewnego dnia mówi, zobaczyłam. Ponieważ prowadziłam sama dom, poszłam na targ, kupiłam bochenek chleba, butelkę mleka, jakiś ser, jakieś mięso, jakieś warzywa. Mam 2 torby. Idę od targu do domu i bardzo mi ciężko. Tym bardziej, że na moich 2 nogach idziemy we 2. Ja i moje dziecko, które za niedługo ma przyjść na świat. W pewnym momencie idę chodnikiem, patrzę, jedzie Wołga fabryczna. Kierowca prowadzi. Z tyłu rozparty na siedzeniu siedzi mój mąż król. Zobaczył mnie, nawet mu oko nie drgnęło i pojechał dalej. Stanęłam jak wryta, postawiłam te torby i pojęłam. Ten człowiek mnie nie kocha. Bo gdy mnie kochał, on widział, w jakim stanie ja to niosę. To by wyskoczył i powiedział, daj, wezmę te torby, albo nie siadaj, podwiozę cię. I w tym momencie, mówi, umarła moja miłość do tego człowieka. Nie dorósł do małżeństwa, to egoista. On się ożenił, żeby miał kto uprać mu bieliznę, pocerować skarpetki, bo w tamtych czasach jeszcze nylonu nie było. Aby miał gotowe śniadanie, obiad, kolację. Aby mógł z kimś pójść do łóżka na noc. Ale to tylko dodatki. On był w sobie. I mówi, ze względu na dobro dzieci została. Bywa i tak. Ale najczęściej, pamiętajcie, bywa tak, jak ta pani Jola zwierza się w tym artykule z Gościa Niedzielnego. Wszyscy na pewno, albo większość z nas czytała piękną powieść naszej autorki Dąbrowskiej Noce i Dnie, a potem był film. To małżeństwo takie trudne, tyle różnych kłopotów. On biedny, bo po powstaniu stowarzyszeniowe zabrano mu cały majątek. Dorabiał się całe życie. Przy końcu już się dorobił. Kupił sobie nieduży mająteczek. Był mroźny wiatr przy końcu listopada. Poszedł z radością popatrzeć, jak ozimina zeszła. W kożuszku zgrzał się, rozpiął się zapalenie płuc i umiera. Żona przy nim dopiero wtedy widzi całą wielkość i szczęścia ich 2. A on gaśnie. Bierze go za rękę i mówi z nim, Ojcze nasz. I tak się rozstają. Takie jest ludzkie życie. Moglibyśmy dużo na ten temat mówić. Ale niech Duch Święty zakoduje w naszych sercach. Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą. I jakśmy słyszeli, święty Paweł woła. Mężczyzno, mężu, masz tak kochać żonę jak swoje własne ciało. Bo jest twoim ciałem. I ty tak samo odwrotnie męża. A dopiero kiedy Pan Jezus odwoła nas,
to zobaczymy, jaką stokrotną nagrodę, o której Pan Jezus wyraźnie nam powiedział, przygotowuje, bo nas ogromnie kocha, tak, że umarł za nas na krzyżu. To święty Paweł, żeby podkreślić wielkość i nienaruszalną świętość małżeństwa, mówi, że tajemnica małżeństwa to tajemnica Chrystusa z Kościołem. Jak Chrystus za Kościół dał swoje życie i mękę, tak małżonkowie nawzajem sobie muszą świadczyć miłość, która jest wiernością i stałością. Amen.